I przede wszystkim proszę zważyć na to, że będzie głośno. Jeżeli są dzieci małe, to prosimy bardzo, żeby troszeczkę zatkać uszy. My po prostu otwieramy buzię i psychicznie przygotowani jesteśmy na wystrzał salwą armatnią na cześć właśnie Święta Niepodległości. Do Królewskiego Rządu Angielskiego, do Rządu Rzeczypospolitej Francuskiej, do Królewskiego Rządu Włoskiego, do Cesarskiego Rządu Japońskiego, do Rządu Rzeczypospolitej Niemieckiej i do rządów wszystkich państw wojujących i neutralnych. Jako wódz naczelny Armii Polskiej pragnę notyfikować rządom i narodom wojującym i neutralnym istnienie państwa polskiego, niepodległego, obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski. Sytuacja polityczna w Polsce i jarzmo okupacji nie pozwoliły dotychczas narodowi polskiemu wypowiedzieć się swobodnie o swym losie. Dzięki zmianom, które nastąpiły wskutek świetnych zwycięstw armii sprzymierzonych, wznowienie niepodległości i suwerenności Polski staje się odtąd faktem dokonanym. Państwo polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach demokratycznych. Nie utrudniajcie nam pracy. Nastąpi panowanie przemocy, która przez 140 lat ciążyła nad losami Polski. Ustrój zbudowany na porządku i sprawiedliwości. Opierając się na Armii Polskiej pod moją komendą, mam nadzieję, że odtąd żadna armia obca nie wkroczy do Polski. Nim nie wyrazimy w tej sprawie formalnej woli naszej. Jestem przekonany, że potężne demokracje Zachodu udzielą swej pomocy i braterskiego poparcia Polskiej Rzeczypospolitej, odrodzonej i niepodległej. Podpisał wódz naczelny Piłsudski za ministra spraw zewnętrznych Filipowicz. Warszawa 14 listopada Belwedere. Teraz nastąpi uroczyste złożenie kwiatów. Swoje mogli złożyć mieszkańcy Białegostoku. Uczestników marszu prosimy o formowanie kolumny zgodnie z zaleceniami Straży Marszu Niepodległości tuż za czołem marszu, który znajduje się przy Astorii. Father.
Przestań!